Cieszę się ogromnie, że mogę się znaleźć w takim składzie i przy tak dużym zainteresowaniu. No niewiele jest trupów, które wzbudzają takie zainteresowanie, a trup ZUS-u jeszcze zainteresowanie wzbudza. Może na tej mogile wyrośnie coś sensownego, bo powinno w końcu wyrosnąć. Tego trupa uratować się nie da. To już jest od bardzo dawna wiadomo, co najmniej jedno pokolenie wstecz już było jasne, że ten system ubezpieczeń społecznych utrzymać się nie da, bo składki, jakie wnoszą nowe pokolenia, są znacznie mniejsze niż renty pobierane przez pokolenia minione, więc już jest bankrutem. Kto wie, czy z punktu widzenia prawnego nie jest przestępstwem, że odwleka się ogłoszenie bankructwa ZUS-u. On naprawdę jest to jako firma jest w stanie od bardzo dawna w stanie upadłości. I jest pytanie, co powinno być po ZUS-ie. I wszystkie dyskusje, jakie miałem okazję słuchać od wielu, wielu lat, wszystkie dyskusje skupiają się na tym, żeby znaleźć jakąś metodę, jakiś sposób reanimacji tego trupa, żeby jeszcze żył. Czyli wszystko jest próby naprawiania systemu, który jest generalnie systemem błędnym i pokazał już swoje bankructwo. Cały czas szuka się sposobu, co zrobić, żeby jeszcze ten system trwał. Podczas gdy ja mam świadomość, że ten system i tak trwał nie będzie, choćbyśmy go nie wiem jakimi kroplówkami ratowali, to będą kroplówki na zmarnowanie. Oczywiście mój głos nie jest głosem fachowca w sensie merytorycznym, bo inaczej widzi problem ZUS-u, inaczej widzi prawnik, inaczej widzi socjolog, zupełnie inaczej widzi ekonomista czy działacz gospodarczy. Ja się znalazłem w roli polityka i patrzę na to z punktu widzenia politycznego, a polityczny sens istnienia tego ZUS-u zasadza się na ocenie jego podstawowych atrybutów. Jeżeli uważamy, że ten system się skończył i należy w końcu postawić krzyżyk i powiedzieć, że jest koniec tego systemu i wygenerować nowy, to musimy znać różnicę między tym systemem, który jest, a nowym, jaki zamierzamy zaprojektować. I to jest problem do zdefiniowania, żeby ten nowy twór, jaki będziemy tworzyć, był tworem zasadniczo odmiennym. I co to znaczy w moim przekonaniu? Otóż system, który odchodzi do grobu, który odchodzi na jakiś taki śmietnik historii, cechował się dwoma podstawowymi atrybutami. Mianowicie był to system niewoli w sensie formalnym i system niewoli w sensie materialnym. Materialnie po prostu gwałcono nas w ten sposób, że odbierano nam owoce naszej pracy, rzekomo przeznaczając je na zabezpieczenie nas na przyszłość, czyli tworząc pewną iluzję bezpieczeństwa, ale gwałtem. Nikt nas nie pytał, czy nam się to podoba, czy nie. Czy my tak chcemy być zabezpieczeni, więc byliśmy traktowani jako materialnie, to nas po prostu okradano, obiecując, że na starość czy w razie kłopotów no, będą nas być może jakoś wspomagać i ratować. Aczkolwiek sami o sobie zadecydować i o swoim dorobku i zarobku nie mogliśmy. Więc to był podstawowa cecha taka tego systemu, podstawowy atrybut. To był właśnie gwałt materialny, ale również gwałt formalny, że władza państwowa nie pozwalała obywatelom, żeby byli ludźmi. To znaczy, żeby sami decydowali o ocenie własnego ryzyka i żeby obywatele sami mogli zabezpieczyć się przed tym ryzykiem. To nie znaczy, że miałoby nie być ubezpieczeń. Ludzie obawiają się o swoją przyszłość i na wszelkie sposoby starają się swoim dorobkiem zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ludzie z natury żyją nie tylko tym, co zarobili, że to, co dzisiaj zarobiłem, jutro przepiję i będę się myślał, co dalej. Pracujemy po to, żeby zapewnić sobie egzystencję oraz bezpieczeństwo w przyszłości na wszelki wypadek. Ale jest to sprawa indywidualna każdego człowieka. Jeżeli państwo ma traktować swoich obywateli jak ludzi, to ma im oddać ludzkie atrybuty, a więc ma oddać ludziom możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa wedle własnych ocen, własnych wyborów i własnych kryteriów. A kto chce ryzykować, to również nie jest to sprawą państwową, tylko prywatną, własną.
Więc państwo nie powinno konsumować naszej wolności i nie powinno być dysponentem naszej wolności formalnej i nie powinno być dysponentem naszej wolności materialnej. Więc twierdzę, że jeżeli mamy wygenerować jakąś alternatywę dla tego zbankrutowanego systemu, to musi to być nie w zamiast jednego kołchozu tworzyć inny kołchoz, tylko stworzyć normalność zamiast kołchozu. Więc państwo polskie powinno się stać takim państwem, które zamiast gwałcić naszą wolność, będzie tę wolność ochraniać i osłaniać. I państwo nie będzie, nie powinno w każdym razie dysponować owocami naszej pracy i obiecanki nam za to przekazywać, tylko pozostawić nam owoce naszej pracy, a my będziemy tworzyć firmy ubezpieczeniowe lub ubezpieczać się i zabezpieczać wedle własnego uznania i oceny ryzyka i na własny koszt i na własną odpowiedzialność, a władza państwowa li tylko powinna zapewnić, żeby nikt nie czynił w tym procederze krzywdy innym ludziom. Czyli z państwa niewoli powinniśmy stać się państwem wolności. Nie mówię tego jako prawnik, nie mówię to jako socjolog, psycholog, przedsiębiorca. Mówię to jako polityk, bo taka jest misja działaczy funkcjonujących w obrębie władz publicznych. I tak tę misję odbieram, że czuję się odpowiedzialny za to, aby w miarę swoich możliwości zapewnić ludziom na przyszłość i tym, którzy dziś żyją, i tym, którzy będą żyli po nas, aby mogli być w Polsce ludźmi, a nie jakimś stadem bydła, za które ktoś decyduje. Nie chcemy być, w każdym razie ja temu służę, byście państwo nie musieli być takim dojnym bydłem, gdzie ktoś was karmi i doi i słabo was karmi, a mocno doi i będziecie tylko płakać i narzekać, że krzywda wam się dzieje i będziecie chcieli mieć lepszego pana, będziecie chcieli być parobkami lepiej traktowanymi. Bo to zawsze rodzi bunty i zawsze człowiek przeżywa życie z upokorzeniem, że nie mógł być człowiekiem i nie mógł zasmakować prawdziwej wolności. Życzyłbym państwu, i jeżeli funkcjonuję w sferze politycznej, to tak rozumiem swoją misję, by państwu zapewnić to, żebyście cieszyli się tym, że żyjecie życiem ludzi, a władza państwowa wam to umożliwia i zabezpiecza. Dziękuję bardzo.